Cześć, tu 8005 MacGyver. Witajcie w grze Droga Estero, Dear Esther, w rozdziale trzecim, który nazywa się Jaskinie. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku wpadliśmy do takiej dziury w jaskini. I teraz właśnie zobaczymy, co będzie się działo dalej. Także odkrywamy tożsamość Estery. Lokacje są niesamowite. Za każdym razem to powtarzam, ale to jest po prostu piękne. Donnelly did not pass through the caves. From here on in, his guidance, unreliable as it is, has gone from me. I understand now that it is between the two of us, zobaczcie, and whatever correspondence could be drawn from the wet rocks. Wow! Latarka moja! O, rozbiła się. Świeczucha, mogę ją wziąć? Nie. Wow, zobaczcie, jak tu jest fajnie. Pójdziemy wodą, jeśli się nie utopimy. Ja, zobaczcie, to wszystko się odbija w tej wodzie. Fantastyczne! Znowu jakieś rysunki, neuron. Ja was kręcę. Patrzcie. Coś fantastycznego. Zobaczcie sobie, proszę bardzo. Możecie sobie zrobić screena i wyrzucić na tapetę. Patrz ta. Wow. Fantastycznie. Okej, chodźmy dalej. Zobaczmy, co tu jest na środku. Wygląda to nadal ciekawie. No come on, Esther, wspinaj się. Nie? O, jest. Nie, nie jest. Jeszcze tędy? Nie mogę się tu wspiąć? Tu coś jest na środku namalowane. Ej, ja to muszę zobaczyć. Jak tam wejść? Esther, właśnie tam. Tu jest coś namalowane, jestem pewny, widzę to. No i co? I niewidzialna ściana nie pozwala mi tego zobaczyć. Szkoda. Mogło być ciekawe. Ale faktycznie. Jezus, stalaktyty, stalagmity i stalaściany. Tak to się nazywa. Stalaktyt, stalagmit. Stalaktyt to jest ten, który jest z góry czy z dołu? Nie pamiętam. Ten połączony to jest stalaściana chyba, tak? Ja mówię jakieś stare nazwy w głowie w ogóle, przedwojenne. Okej, okay, pożegnajmy się z naszą piękną jaskinią. Jest piękna, jest cudowna. Wow. I chodźmy dalej odkrywać tożsamość Estery. Mamy tęczę kolorów. Grzybki. Proszę bardzo. Jest. Skąd to światło się bierze? To też ta fluorescencja. Ja nie wiem, czy to jest farba, którą ktoś wylał, czy to są takie rośliny, które świecą w ciemnościach po prostu. Mamy kolejne jaskinie. Tu coś jest. Tak? Nie. Okej, okay, mogę iść w prawo i w lewo. Zobaczymy najpierw główną. Fantastycznie. There is no other direction. No other exit from this motorway. Speeding past this junction, I saw you waiting at the roadside, a one last drink in your trembled hands. O, mamy nowe rysunki, to dużo. Okej, okay, zobaczmy od lewej w takim razie. Ojejku, ich tu jest bardzo dużo. Co tu jest? To jest znak diody. Jestem pewny. Ten na dole oczywiście. Ten u góry to jest chyba cewka. Chyba. Nie wiem, nie mam pewności. Znowu jakieś znaki chemiczne. To jest jakiś rysunek.
To też jest z fizyki. Tak, to są wszystko jakieś włączniki, wyłączniki, jakieś takie rzeczy. Tu mam grupę OH. Wodorotlenową. Tu mamy NH2. Okej. Tu mamy jakiś schemat urządzenia elektronicznego. Nie wiem, co to jest. Nic mi to nie mówi, niestety. I znowu neuron. To jest chyba ta cewka, o której mówiłem. Neuron po raz kolejny. I znowu schemat jakiegoś urządzenia elektronicznego. Okej. Tutaj kolejny schemat. Jak on rysował to na suficie? Na sklepieniu, przepraszam, na suficie. Jak on to zrobił? Okej, ma tą farbę, nie widzę pędzla nigdzie. Jednak jakoś on to tam namalował. On, ona, nie wiem kto. Znowu jakieś bazgroły. I kolejne schematy urządzeń. No i całą tą salę właśnie zobaczyliśmy. Okej, chodźmy dalej. W lewo. W takim, znaczy idąc od początku. Idąc w lewo. Okej. Czyli tędy. Co tu jest ciekawego? O, będzie piękna lokacja kolejna, już to czuję. Patrzcie, podziemne wodospady. Wow, genialne. Fantastyczne. Pewnie tam musimy skoczyć. No, nacieszmy się jeszcze chwilę tym. No i siup w takim razie. Ui. A czy tu coś jest? Nie ma. Jest, wypływamy. Okej. Może tu coś jest jednak ciekawego? Nie. Dobra. Chodźmy dalej. Prawdopodobnie tędy. Ta woda na pewno jest bardzo zimna. Okej. Patrzcie dalej. Wow, coś fantastycznego, fantastycznego. Nadużyłem tego słowa. Coś pięknego, wspaniałego, niespodziewanego, ekskluzywnego, futurystycznego wręcz. Okej. Okej, gdzie jesteśmy? Można iść w dwie strony? Nie, tylko w jedną. No to idziemy do góry. W takim razie. Dziwne, że dawno już lektora nie było z żadnym listem. Tu się świeci, to jest światło słoneczne? Nie, to po prostu wodospad się świeci, dziwne. Okej, jesteśmy u góry, na tych wodospadach. Byliśmy tam. Jesteśmy tu. Okej. Wow, idziemy tędy. Super. Coś fantastycznego. Jej, wow, żebym tam nie spadł znowu. Okej. O, czerwień. Niedobrze, czy to krew? Na początku lektor czytał nam o tym, że gdzieś tam skręcił nogę bohater, czy coś takiego. Ale świeczki się świecą. Więc ktoś tutaj jednak musi być. Gdzieś. Tak podróżować po takich jaskiniach. Świetne wakacje. Dla tych, którzy nie mogą nigdzie wyjechać, ta seria jest w 100% odpowiednia. Okej, idziemy dalej. Patrzcie, ile grzybów. Na pewno nie było, nie byliśmy w stanie tak szybko iść tą jaskinią jak nasz bohater, który po prostu się schyla i sobie zasuwa dalej.
Ale myślę, że chętnie każdy z nas by to sobie oglądnął na żywo. Jestem ciekaw, czy takie jaskinie naprawdę gdzieś istnieją, czy to tylko twórcy gry wymyślili. Kolejna komnata. In my final dream, I sat at peace with Jakobson and watched the moon over the Sandford Junction. Patrzcie, jakie to jest ogromne. Goats grazed on the hard shoulder. The world gone to weed and redemption. No he showed me his fever scars, and I mine. No to chodźmy. Jest, tam do góry można iść. No dobra, to chodźmy w dół. Na przykład. Coś płynie? Ej, yo, zaczekaj! Żyjątko! Patrzcie, żyjątko! O, kryształy! Tam widziałem, że żyjątko było. Płynęło sobie. Widzicie, tam odpływa. Hej, zaczekaj! Nie ma drugiego. A tu chyba w ogóle już nic nie ma. Nie, patrzcie, one się tu zaklinowały. O. To nie jest żyjątko, to jest ten. Łódka taka z... Schemat kolejny. To jest taka łódka z papieru zrobiona. To jednak będzie ciekawe. Znowu puszki z farbą. Ciekawe, kto puszcza te łódki. Skąd ona się wzięła? Okej, to zanim pójdziemy do góry, chodźmy w takim razie w prawo. Jestem ciekaw, co jest tam. To jest ścieżka do góry. Ewidentnie ono tu zakręca i idzie tam. W związku z tym my idziemy w prawo. Mam nadzieję, że tym razem idę w dobrej kolejności. Chyba tak. Tam coś jest. Zaraz tam pójdziemy. Zobaczymy, co to jest. Tutaj jest początek tego strumienia. Jaskinia jest piękna. Okej, znowu mam ten schemat. Nie wiem, czy to jest szczykawka przekreślona, czy... Co to jest? Nic tu nie ma, niestety, ale przejdziemy sobie na drugą stronę. No, come on! Nie przejdziemy? Czemu? No, pójdę tędy. Niewiele stracę. Tutaj coś jest. Co to jest? Czy mi się wydaje tylko... Nie! To jest gniazdo z jajkami. I zdjęcie... Stopy? Prześwietlenie? A tu obok jest zdjęcie jakiejś kobiety. Mamy kolejne. Znowu USG. Nie ma więcej zdjęć? Nie ma. Okej. Idziemy dalej w takim razie. Teraz pójdziemy tam do góry. Przepraszam, zobaczymy, co tam jest. Znowu ta strzykawka, czy cokolwiek. Okej. Pięknie to jest. Szkoda, że my nie mamy takich jaskiń na co dzień. No, czemu lektor nic nie czyta? Chcemy poznać Esterę. Hello. Że też jak człowiek się gubi, to najczęściej w hipermarkecie między półkami z makaronem a ryżem. A Estera zgubiła się na pięknej wyspie. Życie nie jest sprawiedliwe. Neuron. Neuron i ludzik? Tak jakby widzicie ludzika tutaj? Nóżki ten? Ja widzę. Okej.
Nie brać tyle LSD, wiem, wiem. Ale tam na pewno był ludzik. Jeffko, albo Neuron, nieudany. Dioda. Wow. Kryształy. Dużo kryształów. Tu mogę wejść? Nie. Tu wpada światło, które się odbija od tych kryształów po prostu. I will hold the hand you offered to me. From the summit down to this well. Into the dark waters where the small flowers creep for the sun. Wow. Headlights are reflected in your retinas, moonlit in the shadow of the crematorium chimney. Że tu coś jest na dole. Nie ma, myślałem. Warto było sprawdzić, nie? Tu jest ścieżka do góry. Na pewno będziemy nią szli. Ale teraz się po niej nie wydrapiemy. Okej, okay, chodźmy tędy. Kolejna świeczucha. Wow. Napis. Ten raz... Nic mi to nie mówi, niestety, sorry. Oj, tu już LSD musiało mocniej zadziałać. Tu już jest kompletny chaos. Kompletny chaos w czystej postaci. Wzory, wszystko. Wszystko pomieszane. May from being Eckley? M-A? N-A? May from being Eckley. Nie wiem. Tak jest chyba napisane. And it shall be Oringus Keep? Okej. Okay. Tak mi się wydaje, że to jest tak napisane. No, zastopujecie sobie i sami przeczytacie. Ale to jest chyba to. Może ja nie widzę tak, jak powinienem. Krzaczek. Patrzcie, przybliżymy go sobie. Teksturka. Okej, okay, idziemy dalej. Zobaczmy, co też na nas czeka za rogiem. I znowu woda. Okej, chodźmy tutaj. No, będziemy płynąć. Zaczerpniemy powietrza. I płyniemy. W takim razie. Nie ma ani jednej rybki, nic. Jest, nic tu nie ma. Okej. Chodźmy więc do tego wodospadu. Oho. I kolejna dziura. Niestety, do której trzeba wskoczyć. Okej. Rada? Są ludzie? Nie ma. Wow. To jest wszystko pod wodą. O co tu chodzi? Taki
Jaki, nie wiem, Zaporożec? Jak to możliwe, że on świeci pod wodą? Niemożliwe. No i co mam tu zrobić? Może to na tej tablicy jest coś napisane? Co tu jest napisane? Southwest Royal Port Dock. Płyniemy do góry. Prawdopodobnie tędy. Wow. To jednak nie była końcówka rozdziału. Teraz to mnie gra zaskoczyła. Dalej. Tym razem idziemy w kierunku jasnego światła. Tak, i to jest koniec rozdziału. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Tym razem już na pewno do zobaczenia w następnym rozdziale. Pozdrawiam. 8005 MacGyver. Trzymajcie się. Cześć.